Dzisiaj mamy pierwszy grzech, a zarazem pierwszą cnotę przeciwstawną, jaką jest pokora. Posłuchajmy najpierw tekstu Pisma Świętego, który wybrałem, jeśli chodzi o tekst pychy i pokory, ale zawsze jak będziemy słuchać Słowo Boże, to będzie krótki fragment. Będą to fragmenty takie, będę się starał, mało znane do tej pory, żeby Was zachęcić do nowych ksiąg, nowych fragmentów. To będziemy się też modlić, żeby Duch Święty jeszcze bardziej dotykał naszego umysłu i serca. I będziemy śpiewać przez najbliższe spotkania takie wezwanie. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch nas działa. Niech Święty Duch nas działa. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz mocą swą. Błogosławił, boś obiecał to. Kto umie, to za pierwszym razem się włącza, a kto nie, to dopiero za drugim razem, czy za trzecim razem siedzimy. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch nas działa. Gdy schodzimy się, by mieć imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch nas działa. Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, choć obiecał to. Błogosławisz mocą swą. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch nas działa. Gdy schodzimy się, wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą. Z Księgi Mądrości Syracydesa ze Starego Testamentu. Przeciw pysze. Pycha jest obmierzła Panu i ludziom, a także niesprawiedliwość uważają za przestępstwo. Panowanie przechodzi z narodu na naród z powodu krzywd, bezprawia i bogactw. Dlatego pyszni się ziemia i popłuń, skoro za życia jeszcze wyrzuca z wewnętrzności. Długa choroba szydzi z lekarza, a kto dziś królem, jutro umrze. Gdy człowiek życie zakończy, otrzyma w dziedzictwie zniliznę, bestie i robaki. Początkiem pychy człowieka jest odstępowanie od Pana, gdy odstępuje jego serce od swego Stwórcy. Albowiem początkiem pychy grzech, a kto się jej trzyma, zalany będzie obrzydliwością. Dlatego Pan zesłał przeciwne kary i takich doszczętnie wywrócił i wytracił. Nie mędrkuj, gdy masz wykonać swą pracę, nie przechwalaj się w trudnym położeniu. Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko, niż ten, co przechadza się poważny, a nie ma chleba. Oto Słowo Boże. Bogu będą dzięki. Moi kochani, bardzo często spotykam się w kierownictwie duchowym z takimi osobami, które, proszę księdza, aż nieraz są wręcz takie bardzo rozgoryczone sobą, że chciałam coś zrobić ze swoją pychą, bo ciągle mi to nie wychodzi. I staram się wtedy, i tak trzeba też, niech to teraz dotrze do Was,
w jaki sposób uspokoić, że ten oścień, korzeń pychy, no jest w nas i będzie w zasadzie do deski trudne, jak to się mówi, w różnej postaci. Oczywiście my możemy nad pychą pracować. Pycha to najczęściej po prostu wyburowane mniemanie danego człowieka o sobie samym. Synonimy pychy, a zarazem wyrażenia, które ukazują jakby takie dodatkowe jej rozgałęzianie się, to buta, przesadna duma, wyniosłość, zarozumiałość, czy też próżność. Źródło pychy tkwi w człowieku, który ma ambicje, aby dorównać Panu Bogu. Wiemy, że duchowym ojcem pychy jest szatan, który wypowiedział posłuszeństwo Bogu, o czym mówi początek Księgi Rodzaju. Często przejawem pychy u człowieka w różnych miejscach Pismo Święte o tym mówi, jest przekonanie, że jestem bez grzechu, idealny i bardzo dobry, ja tylko mam rację, nie jestem otwarty na Bożą prawdę. To, kiedy czytamy Ewangelię, ma miejsce, cały czas się przewija w tym sporze Pana Jezusa z faryzeuszami, uczonymi w Piśmie, którzy jako nauczyciele Izraela powinni, bo mieli taki obowiązek wynikający z pięcioksięgu Mojżesza, z tradycji żydowskiej, że jeśli pojawi się jakiś mówca, prorok i on mówi słowa, które nie sprzeciwiają się prawu Bożemu, to powinni je rozważyć, przemyśleć, przemodlić. Tymczasem faryzeusze i uczeni w Piśmie zaraz stają się, można powiedzieć tak łagodnie, zazdrośni o to, że Pan Jezus, nauczając czy to w Jerozolimie, w różnych miejscach, czy też w innych miastach, Judei czy Galilei, a nawet Samarii, która była nieprzyjazna wzajemnie Galilejczykom, Judejczykom, to Pan Jezus coraz więcej gromadzi ludzi wokół się. Tu się pojawia ogromna taka strukturalna zazdrość. Ona bardzo często towarzyszy różnym formom pychy. Ja podziwiam, dla mnie takim wyrazem pokory, przeciwieństwa pychy ogromnym wobec drugiego człowieka jest zawsze są małżonkowie, którzy jeśli uczciwie pracują nad sobą, chcą się rozwijać, muszą niesamowicie dużo włożyć siły, żeby tą swoją pychę, różne także zazdrości, już nie mówię zazdrości o inne jakieś osoby, ale zazdrości na przykład o wpływ na dziecko, o decyzję, żeby to wszystko godzić. To jest niesamowicie wielka sztuka pokory właśnie małżeństwa. Pycha, moi drodzy, niszczy relacje międzyludzkie. Zrywa też więzi z Panem Bogiem. Miałem ostatnio taką sytuację, wyznanie jednego z samorządowców, tam z moich stron, skąd pochodzę, że po prostu, proszę księdza, przez kilkanaście lat uważałem, że to, co udało mi się wywalczyć, jeśli chodzi także o stanowisko, pełnił takie znaczące stanowisko w jednym z samorządów, ten aplauz wyborców przez już wiele lat, to, że to jest taka moja zasługa i Pan Bóg dawał mi ostatnio pstryczki różne i pokazał mi, dziękuję Bogu, że tak w łagodny sposób pokazał mi, ja to zrozumiałem, że właśnie to wszystko zawdzięczam Panu Bogu. Pan Bóg oczywiście się mną posługuje, cieszę się, że mogę działać w różny sposób, pomagać ludziom, ale nie, zawdzięczam to Panu Bogu, swojej ogromnej pracy, którą właśnie Pan Bóg, do której mi daje siłę. No, byłem bardzo zbudowany tym świadectwem, bo tak to można powiedzieć, ono było w rozmowie, a z drugiej strony uświadomiłem sobie, jak wiele jest w nas i wokół nas tejże właśnie takiej pychy, że za mało pokazujemy Pana Boga jako głównego sprawcę działania w nas. Za mało oczywiście nieraz też działa. My jesteśmy rozleniwieni w różnej postaci. Za siódme spotkanie będzie dotyczyło lenistwa i pracowitości. A zarazem właśnie też za mało jest takiego wskazania na Pana Boga.
To nie chodzi o to tylko, żeby tak mówić, że a to Pan Bóg, Pan Bóg, nie, ale żeby rzeczywiście to wewnętrznie, tak interioryzacyjnie czuć, że ja, jak coś dobrego mi się udaje, żeby sobie znaleźć chwilę takiej ciszy, żeby powiedzieć: chwała Ojcu, Panie Boże, dziękuję, że udało mi się to dokonać, bo to ja dokonałem, ja, ale to Ty byłeś działającym, ja czyniłem całą. Jedną z objawów pychy takiej praktycznej jest próżność. Pycha rodzi próżność, to odwołując się do, moi drodzy, różnych pism, trzeba powiedzieć, że wiele mamy przykładów takich w literaturze choćby próżności, ale mnie się przypomina, jak to się wygląda, już kilkanaście lat temu powstał film, bardzo dobry film, Adwokat Diabła, i w czasie realizacji tego filmu szatan, który ma postać człowieka, uosabia się, wypowiada takie zdanie, że próżność jest moim ulubionym grzechem. Próżność, która bardzo często prowadzi do różnej formy narcyzmu, egoizmu, egocentryzmu, kogoś takiego cechuje często osobowość, która po prostu wykorzystuje każdą okazję, by zabłysnąć, byle z jakiego powodu zrobić jakieś mega wydarzenie, pochwalić się czymś, a często jeszcze czymś, co w ogóle się tego nie zrobiło, ale przypisać sobie coś. Jest coś takiego w różnym nasileniu w każdym z nas. To jest taka objawa próżności, takiej pustości, prawda? Przeciwieństwem pokory, przeciwieństwem pychy jest pokora. Pokora, która przede wszystkim należy się Panu Bogu. Pamiętajmy, że jeśli mówimy o pokorze, to nawet gdyby nam nie wychodziło jakieś relacje takiej pokory wobec drugiego człowieka, to Pan Bóg nas poprowadzi, pokaże, jak to robić, ale przede wszystkim my musimy być pokorni wobec Pana Boga. Bo ludzie mogą wykorzystywać też naszą pokorę, żerować nam. Ale nigdy nie bądźmy niepokorni wobec Pana Boga. Zawsze Jemu się najwyższa należy cześć i chwała. Jemu się należy pokora, uniżenie nasze całkowite. To wyraża w liturgii, wiecie dobrze, przypomnę, postawa klęcząca, która, gdzie jak klękniemy, to zmniejszymy się o kilkadziesiąt centymetrów. To wyraża postawa prostracji, leżenia krzyżem. To wyraża taki skłon, prawda, tak jak przed chwilą wzywałem wierny, pochylcie głowę na błogosławieństwo. Pan Bóg teraz zsyła, pieczętuje owocem mszy świętej, zsyła deszcz łaski. Zaraz poleci tu wiaderka, się będą wylewać, a my skłaniamy głowy, prawda, w pokorze. Tak, przyjmujemy, Panie Boże, od Ciebie wszystko zależy. Zobaczcie, taki prosty gest, a ile w sobie wyraża prawdy właśnie tej pokory, Dlatego pokora przede wszystkim wobec Pana Boga, a wobec drugiego człowieka, na ile trzeba to rozeznawać, na tyle, ile jest to potrzebne, ile jest to możliwe. Oczywiście karykaturą by było, gdyby ktoś mówił: ja jestem pokorny wobec Pana Boga, a drugiego człowieka to sobie traktuje, jak mi się podoba. To jest też niewłaściwa postawa i to jest pych. A z drugiej strony Słowo Boże w różnych miejscach uczy nas, że bardziej, moi drodzy, należy się pokora Panu Bogu, niż pokora wobec drugiego człowieka. Grzechy braku pokory, pychy wobec Boga, takiej budności, przepisywania sobie, są o wiele cięższe i poważniejsze niż brak pokory wobec drugiego człowieka. Autor księgi Syracydesa, mądrość Syracydesa, w skrócie Syr, taki jest skrót biblijny tej księgi ze Starego Testamentu, zachęcam ją do przeczytania w tym tygodniu. Kto na przykład nie czyta lekcji kontinua po kolei Pisma Świętego, albo kto w ogóle nie czyta Pisma Świętego, to zachęcam, weźcie sobie Stary Testament i przeczytajcie Księgę Syracydesa całą, albo przynajmniej jakąś jej część. Przynajmniej zróbcie dzisiaj czy jutro i tak
przeglądnijcie tę księgę i na pewno padną różne fragmenty, ale zachęcam do przeczytania całej księgi do poniedziałku przyszłego, do naszego spotkania. Niesamowita kopalnia różnych sentencji, myśli i takich krótkich opowiadań. Tak jak tu na przykład to, co przeczytałem, jeśli chodzi o kwestię związaną z tym fragmentem z księgi Syracydesa. Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana, gdy odstępuje jego serce od swego Stwórcy. To, co dzisiaj mamy proces, nie tylko w Europie Zachodniej, w naszym kraju, gdzie Pana Boga się wymazuje już w sposób taki oficjalny z różnych miejsc, gdzie powinien być Pan Bóg, to wkłada się rzeczy już gorszące, złapięcie tego przykład na początku igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie chyba spustoszenia, zgorszenie było taką twarzą, fejsem tego wydarzenia sportowo-kulturalnego, tak naprawdę była to, jak jeden z publicystów powiedział, to wcale nie prawicowy, powiedział, że to była jedna wielka kloaka. Ja się z tym utożsamiam, tutaj na grupie mogę to powiedzieć. Bo wykpiwa, nawet jak ktoś jest niewierzący, napisał ten publicysta, to wartości chrześcijańskie są na wskroś humanistyczne, antropologiczne i nie czynią krzywdy człowiekowi, prawda? Doceniają prawo naturalne. I tu autor, to jest 10 rozdział księgi Syracydesa, dalej mówi, że początkiem pychy jest grzech, a kto się jej trzyma, zalany będzie obrzydliwością. Tak się dzieje. Gdzie nie ma pokory wobec Boga, wcześniej czy później wchodzi zło. Nawet jak ktoś wydaje się, rysuje się jako człowiek bardzo taki życzliwy, humanitarny, dzisiaj mamy, że to tak trzeba. Człowiek jest w centrum, a już coraz bardziej świat przyrody, zwierzęta w centrum. Jeden ostatni z inżynierów mi mówi, który pracuje przy budowie autostrad, proszę księdza, jak ludzi się traktuje, to nie ma z tym żadnego skrupułów, ale jak się znajdzie jakieś gniazdo, żab, ptaków czy jakieś, to są wstrzymane nieraz całe budowy nawet na kilka miesięcy. Ja oczywiście, żeby było jasne, nie jestem przeciwnikiem przyrody, broń Boże, wręcz przeciwnie, ale słuchajcie, chodzi o te proporcje. O te proporcje, które się dzisiaj w świecie zakrywają niesamowicie w różnej postaci. Ta pycha wchodzi. Nasz patron błogosławiony ksiądz Raman był ten, który kapłanem, który pełnił bardzo odpowiedzialną funkcję, był takim premierem diecezji jako kanclerz przez kilkanaście lat, ale był z jednej strony bardzo stanowczy, ostry, ale był człowiekiem zanurzonym w Bogu. Także dwóch księży, w książce Roberta Wójcy jest o tym wzmianka, że dwóch księży zeznało, że myśmy się bali księdza Sitki jako kanclerza, ale z drugiej strony mieliśmy taką moralną pewność, że ten człowiek nigdy nie zrobi krzywdy drugiemu księdzu w różnych decyzjach, czy jakichś tam zwłaszcza dyscyplinarnych sprawach, że będzie to sprawiedliwe, bo ten ksiądz jest Boży. On jest tak rozmodlony, nie jest urzędasem za biurka, który chodzi w jakimś tam wysfingowanym mankiecie i tak dalej, ale jest to człowiek tak rozmodlony, tak może się tyle modli, że nie ma szans, żeby po prostu ten człowiek krzywdził kogoś z premedytacją. Są to mocne słowa, ja też znam różne historie, także kapłańskie, i po prostu wiem, że ten wątek akurat życia księdza Romana pokazuje też jego konsekwencje, a zarazem jego ogromną pokorę wobec Pana Boga. Księdza Syracha, o której mówię, którą Wam dziś bardzo serdecznie polecam, jest bardzo dużo różnych przykładów odnośnie pychy i pokory, takiej właśnie z życia wziętej, mnóstwo, cała kopalnia. Tu jest po prostu coś wspaniałego, różne sytuacje. I właśnie to jest, moi drodzy, Stary Testament, to jest to niesamowite, jeśli chodzi o tą relację pychy i pokory. Więc bardzo serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję.